Witajcie. Witajcie. Nazywam się Magdalena Kicińska. Jestem dziennikarką, reporterką, poetką, redaktorką naczelną miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Najlepiej czuję się, kiedy jestem zanurzona w naturę, więc zaproszenie do tej akcji, zaproszenie, aby razem z Wami przepływać, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Napisałam kilka słów i pozwolicie, że je odczytam. No bo właśnie, lepiej piszę niż mówię, ale kiedy zastanawiałam się nad tym, co nagrać, co powiedzieć, jak wykorzystać te kilka minut, które zechcecie mi poświęcić, pomyślałam sobie o tym, co znam najlepiej, o tworzeniu treści, o dziennikarstwie i o tym, jak bardzo klimat się nie klika, a katastrofa odstrasza. Zmiana, tyle już ich było. Nie wiem, jak opowiadać o tym, co się dzieje dookoła. Jak opisywać rzeczywistość, której tak wiele elementów rozpada się na naszych oczach, woła o troskę i o uwagę. Robić to, by nie epatować cierpieniem, ale pokazać, że istnieje, przypominać, kiedy możemy jeszcze przed tym, co złe, uratować siebie, innych, bratnie i siostrzane istoty. W swojej pracy często mierzę się z tymi dylematami, jak to robić. Nie zawsze znajduję odpowiedź, dlatego tym razem chcę Was zaprosić do wspólnego jej poszukiwania. Wróćmy do źródeł. Zadajmy sobie pytanie o to, co jest warte naszego starania i jak zadbać o to, by umieć sobie o tym opowiadać. Poszukajmy nowej narracji. Mnie przychodzi to z trudem, nie ukrywam. Kiedy myślę o sobie, to słowo, które pierwsze przychodzi mi na myśl, to reporterka. To jest moja tożsamość. Kiedy byłam mała, chciałam być archeolożką, a raczej, jak niedawno przypomniała mi moja mama, odkrywcą. No, o feminatywach jeszcze wtedy chyba nie słyszałam. Odkrywcą, bo chciałam odkrywać to, co nieodkryte. Tak odpowiadałam na pytanie, co ty chcesz, dziecko, odkrywać? W pewnym sensie, choć nie na wykopaliskach, robię to do dzisiaj w różnych formach. Odkrywam to, co zakryte, co nie na pierwszym planie, co pod podszewką. Słucham i patrzę, a potem szukam słów, żeby to doświadczenie, odkrycie przekazać dalej, bo to, co umiem, to właśnie układać słowa. I umiem też głaskać mojego kotka, który tutaj zawsze musi być na pierwszym planie. Gojka, tak się nazywa, istoto kochana, też chcesz wziąć udział w przepływach. No dobrze, jak nie będziesz przeszkadzać, jak cię wezmę na kolana, to może nie będę musiała powtarzać nagrania. No, tak? Będziemy razem przepływać, dobra. I zgubiłam wątek. No ale tak, od 6 lat robię to na różne sposoby, współtworząc miesięcznik Pismo, w którym opowiadamy świat w różnych formach, bo to dalej moja misja, pokazywać różne obszary rzeczywistości, pomóc komuś coś zrozumieć, poznać, z nadzieją, że to poszerza pole empatii. I już się nie boję, że ktoś zarzuca tym słowom patos, bo jest szczere. Nadal wierzę, że takie dziennikarstwo jest potrzebne i że to nie jest marzenie ściętej głowy. To dlatego od samego początku poruszamy w nim tematy związane z planetą. Ekologia, perspektywa ekopoetyczna, uwaga na to, co się dzieje z klimatem. Te tematy poruszaliśmy i poruszamy od pierwszego numeru. W 2009 roku Philip Springer wyruszył w Polskę, by pokazać, że zmiana klimatu już tu jest. Pokazywał, że wbrew obiegowym opiniom, skutki tego, co na planecie, nie są odległe. Dotyczą nas tu i teraz. Się właśnie kotek przestraszył, a miało być o tym, że nie straszymy. Bo stoimy w obliczu bezpośredniego zagrożenia egzystencjalnego i właśnie jak o tym pisać, żeby nie przerażać? Świadomie, do tego momentu nie użyłam przecież słowa katastrofa. Już wtedy, w 2018-2019, wiedzieliśmy, że straszenie nie pomaga. W odpowiedzi na nie ja sama chowam się do norki, chcę uciec, nie mam siły się z tym mierzyć. Nie chcę też ponosić ciężaru odpowiedzialności tej indywidualnej za całą planetę. Budzi to chyba słusznie mój niepokój, dlaczego ja.
ani wielkie firmy, nie truciciele, rządy najsilniejszych i największych państw świata czy korporacje, to naturalne, że ten opór się budzi. Myślę, że też nie jestem w tym sama. Dlatego szukamy balansu, opowiadania o współzależności i współodpowiedzialności, w której każdy element ma swój czas i miejsce, zadania i zakres odpowiedzialności. Kiedy Filip pojechał w różne miejsca, będzie bez poprawek, będzie sauté. Więc kiedy Filip pojechał w różne miejsca, odwiedził podgryzane przez Bałtyk wybrzeże i szukał w Warszawie wyspy ciepła, od której już dzisiaj umierają ludzie. Sprawdzał też, jak szybko wysychają torfowiska nad Biebrzą i w tych wszystkich miejscach materializował się i on to pokazywał, tę wersję przyszłości, w której żyjemy, ze świadomością ogrzewającego się klimatu, ale nic z tym nie robimy. Poddajemy się inercji. On pokazywał, że to ekwilibrum już zostało zaburzone, a zmiana klimatu działa szybciej niż my. Jeśli do 2020 roku czegoś nie zmienimy, ryzykujemy, że już nie będziemy mogli uniknąć niekontrolowanych zmian klimatycznych i z katastrofalnymi konsekwencjami dla ludzi i wszystkich systemów, które nas podtrzymują. To są słowa sekretarza generalnego ONZ-u Antonio Guterresa z 2018 roku o tych realnych, czarnych scenariuszach, ale też o tym, czy no właśnie nic nam nie pozostaje poza nimi. O tym pisał Filip, kiedy kilka lat później, po tej pierwszej, wyruszył w kolejną, tym razem wyprawę po nadzieję. Nadzieję w mroku, o której pisała Rebeka Solnit, nadzieję aktywną, tę mobilizującą. Autor znowu szukał miejsc, które są zaprzeczeniem nocnych koszmarów, tych, które wcześniej odwiedzał, bo wydaje mi się, że takie poszukiwanie tego, co działa, tego, co się udało, to daje siłę. To też ważny zwrot, to uaktywnianie nadziei, inspirowanie. Jeśli więc zastanawiamy się, jak mówić, to po pierwsze, chyba właśnie tak, ku ruchowi ogarniającemu rzeczywistość tu i teraz, ale zwróconemu do przodu. Czasem jednak musi się to zacząć od zwrócenia ku sobie, więc kiedy zostałam zaproszona do tego projektu, myślałam dużo o chwilach, które sama spędzałam nad rzeką, nad Bystrzycą, płynącą najbliżej miejsca, gdzie się wychowywałam, w Lublinie. Ona meandrowała między ruchliwą ulicą a łąką, na której jeszcze niedawno, jeszcze kiedy byłam dzieckiem, pasły się konie i kozy czasami też. Ona dalej płynie, mijając moje osiedle w stronę lasu Starego Gaju, który ma piękną nazwę i zawsze mi się kojarzył bajkowo, ten Stary Gaj. To są moje najmocniejsze wspomnienia, rzeka i las. I jeszcze morze, ale to już latem, mniej dostępne, codzienne. A więc rzeka i las, moje ważne pierwsze przestrzenie. Później druga ważna rzeka w moim życiu, Wisła, bo od kilkunastu lat Warszawa jest moim domem. Czasem mieszkam bliżej niej, czasem dalej. Wtedy ją przemierzam, na przykład jadąc z Grochowa do redakcji pisma. I wtedy zawsze patrzę, jaki jest jej stan i czy pod mostem, pod Poniatowszczakiem uwidoczniła się piaskowa wyspa Łacha i czy suszą na niej swoje skrzydła kormorany. Bardzo lubię kormorany i zawsze, kiedy na tej wyspie, tam nad Wisłą je widzę, spotykam, to czuję, że to jest taki mały prezent. Ale też, mimo że doceniam dziki, praski brzeg, to z pewnym współczuciem, smutkiem patrzę na ten drugi, ujarzmiony betonem, cementem, głośny, który próbuje z tą dzikością walczyć, przytłaczając ją własną dzikością. Jeśli miałabym komuś powiedzieć, czym jest antropocen, to pokazałabym mu pewnie betonowe schodki nad Wisłą w jakąś letnią niedzielę wcześnie rano. Ale myślę też o innych rzekach, o Liwcu, po którym często, chyba najczęściej pływam kajakiem, o Mieni, która zgodnie z nazwą skrzy się w słońcu różnymi kolorami,
O małej, której sojusznikiem i przyjacielem jest Daniel Petruczkiewicz, który tak pięknie pisał o swojej trosce o tę małą, niepozorną rzekę, ale też o Odrze, którą znamy mniej, ale najbardziej ją poznałam dzięki mojej przyjaciółce Justynie, która odwiedza jej brzegi wrocławskie, na wrocławskim odcinku tak często jak tylko może. Kiedy Odra cierpiała, zatruta i zniszczona, nie mogłam na to patrzeć. To był mój pierwszy odruch, żeby się od tego odseparować, ale wiedziałam, że muszę i że nie możemy jej zostawiać. Dlatego poprosiłam Bartka Sabela, by sprawdzał, czy ci, którzy spowodowali zniszczenie rzeki i życia w niej i nad nią, ponieśli odpowiedzialność. Co się tak naprawdę wydarzyło i czy sprawdzono, że nie powtórzy się to więcej. Rok po katastrofie ekologicznej na Wiśle opublikowaliśmy soczewkę, czyli taki wielki raport zbierający odpowiedzi na te pytania, na te i na jeszcze więcej, które urodziła tamta sytuacja. Latem ubiegłego roku wydaliśmy też numer specjalny pisma, którego okładkę przygotowała Cecylia Malik. Nie zostawiliśmy rzeki i nie zostawimy tej, innej, i innych obszarów naszej planety, które potrzebują troski i uwagi, bo kiedy myślę sobie o tym, jak opowiadać, to do tego pierwszego przykazania, tej pierwszej wskazówki, by opowiadać tak, aby aktywować nadzieję, dodałabym jeszcze drugą, to znaczy stale. Nie ustawać, przypominać, nie tylko wtedy, gdy rzeka ginie, mówić bez epatowania, ale uważnie, rzetelnie, regularnie i bez krzyku. Płynąć z tą narracją, bo źródło wciąż nie wyschło i musimy o to dbać, żeby nie wyschło nigdy.